Ty, nareszcie, dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Hej ty, nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało, a? To Ulfric Gromowładny. Prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfric? Jarl Wichrowego Tronu. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali... O bogowie! Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy, ale Sovngarde czeka. Nie, to niemożliwe! To jest niemożliwe! Ej, z której wiochy cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Rorikstead. Ja pochodzę z Rorikstead. Panie generale! Kat już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Shor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz. Bóstwa, proszę, pomóżcie mi. Patrzcie, generał Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. A, Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat, ale... Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Tato, co oni robią? Wejdź do środka, maluchu. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka. Już. Tak, tato. Wyładować tych więźniów z wozu. Biegiem! Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz?